Tak, deszcz szyldowy, tak, to kubka teraz. Jeszcze raz dać biały, czy Teraz dać czerwony? deszcz, czerwone końce daj. Dam jeszcze Daj białego. biały. Takie warstwy, żeby się No. potworzyły te. Jak to Biały. wygląda w środku Tak. teraz? I A teraz dam czerwony, tak? teraz daj czerwone, tak, na koniec. Tak. Dobra. I teraz ona to robiła O, i tak. teraz wyszedł nam taki, jak się nazywa ten malarz od tych kółek? Fangor, Fangor. I teraz właśnie, uwaga. wyszedł nam Teraz Fangor. ona to zrobiła tak. Ja bym musiała mieć czyste ręce. Dobrze. Wiesz, żeby nie pobrudzić. Rękawiczki są jakby co, No tak, ona to zrobiła tak. Czekaj, żebym ja tylko teraz niego nie zepsuła. Tak. Tak. I tak. I kładziesz to. I kładziesz to i to się ma swobodnie rozlać, tak? I teraz Zobaczymy. spokojnie czekamy. Czekamy, aż się to tak. Czekamy, aż się to wyleje. A Cierpliwość nie jest moją najlepszą cechą charakteru, ale dobra. Mamy wielkie jajo, i jajecznicę. teraz z suszarką chcesz to, Nie, 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 czy nie, nie, nie. ciężkością? Ciężkością. Ciężkością bym jeszcze robił. Ciężkością spróbujemy. No, dobra. Ciężkością. Oczywiście za mało mam tych farb, żeby była jasność. No. Czyli muszę Ale szybko. jest, nie, spokojnie, już jakieś efekty powstają. No. Zawsze można nie całe płótno zamalować puringiem, tylko na przykład zrobić taką płaszczyznę farby normalnej, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. No, czekamy, czekamy. Ale te efekty tu mi się podobają. Już No jak. jest. Już jest bardzo ładnie. Wiesz, czy mi się to kojarzy? Czym ci się to kojarzy? Z malarstwem pocałunek. Kogo? No kto to namalował? Klimta? Klimta. Albo złoto jest, tak? No nie ma to złota, tu jest Nie. żółty. Ale wyszedł taki złoty, patrz, tutaj masz. No, no, To, no. a, patrz, No, o, normalny patrz, pa, a, Klimt. patrz, Klimt, nie? Klimt jak nie Klim jak wiem. nie wiem. No, Klimt jak nie wiem. Ale to na kamerce No. lepiej widać, widzisz? No, Zobacz, Klimt jak nie wiem. zobacz co Dobra. do kamerce, no. Dobra, to niech się to teraz w tą stronę może Dobra, leje. niech się leje to w tą stronę. A Albo, może też albo. suszarką, bo ci się to. Czekaj, czekaj, ja to kuźwa po swojemu. Musisz, no dobra, to jest twoja praca. Dobra, ty jako trzymacz puringowy, trzymaj, a ja se namieszam nowe farby, dobra? Dobra. Trzymacz. To ja kończę na razie transmisję Bo tego. ma tutaj, masz bardzo ważne zadanie do wykonania. Kasia wylała nowy kubek na pracę i właśnie teraz z metodą grawitacji będziemy to rozprowadzali. O, pani! Rozprowadzali po powierzchni naszego. Ja myślę, że ja muszę skorzystać tutaj jednak z suszarki w tym Proszę momencie. bardzo. Suszarka Ale mi się jest. to takie dwie jakby góry pojawiły. No, coś się zaczęło, proszę pani Katarzyno, dobrze robić, mi się wydaje. Takie dwa skrzydła anioła, kurczę, się jakby zrobiły. No. Czyli myślisz, że ta metoda jednego kubka jest lepsza chyba na to, na puring, Wiesz nie? co, Czy no nie? zobaczymy, zobaczymy efekt ostateczny, bo ja jeszcze będę tu jeden kubek wylewać. Aha. Tam u góry, tam U w góry, tym tak. trójkącie u góry, tak, dobra. No. Tym razem już bez puringu, nie tylko z samą wodą.
Puringu nie mamy. Puringu już nie mamy, ale tam w tych filmikach też nie używali ten czasem puringu tego. No, nie używali puringu, tylko wody samej. Dobra. Czyli na razie tyle. Do zobaczenia Na za chwilę. chwilę. Kasia nałożyła kolejną warstwę puringowo. Puringu bez puringu. Tak zwaną, tak? Czy to ma puring w sobie, czy już nie ma? Ale to. O, się tworzą już teraz naprawdę konkretne kompozycje. Action painting. Chciałam pracować czysto. Oczywiście mój plan w czystej pracy lek w gruzach. No. Rękawiczki miałem, mam dużo, to mogłeś użyć, ale. Ale powiem ci, że ta praca jest ciekawa, no. Jest bardzo ciekawa. To mnie tutaj martwi, że to odpadnie, że to jest za gęste. Ta gula taka. Ta gula, ja ją chyba jak... Ja ją, wiesz czym ja ją się nią pozbędę? Słyszałam. Może palnikiem walni teraz coś. Chcesz palnika? Ja tu muszę coś jeszcze dołożyć. Dobra. Ale narobiłam syfu. Ale to zaraz posprzątamy. Ale karton jest. Już nic się nie dzieje. Ty to jesteś znany z tego, że malujesz palcami, rękami, wszystkim. No, co wpadnie w ręce, to ten. Może chcesz taką gąbeczkę? Chcesz taką gąbeczkę? Taką. Nie chcesz? Chcesz? Gąbeczką mówisz? No, spróbuj coś gąbeczką walnąć. Nie, to nie jest ta bajka. To nie ta bajka, nie? Nie ta bajka. Więc muszę jeszcze tutaj tym puringiem wylać. Tylko, że już nie mam puringu i to jest problem. Ale słuchaj, zobacz tą, co uważałeś, że to biała farba jest. To była biała farba, czy użyłaś ją już to? Nie, to jest puring. To jest puring chyba. To tak pachnie jak puring. Weź to, pomochaj. To ja może spróbuję to jeszcze troszeczkę. Takie ładne to było, a teraz to zepsułam. Spokojnie, da się naprawić, no. O! Mam żółte. A sprawdzisz to? Sprawdź to. Nie wiem, co to jest. Mi się wydaje, że to jest puring. Bo ja kiedyś miałem dwa opakowania puringu i pewnie mi matka wlała do słoiczka tę resztkę. No to zobaczymy. Wygląda jak puring, nie? No. Jak się wydaje? Może i puring. No. To jest twoja interpretacja mnie fascynuje i przeraża równocześnie. Daj. No
No i mamy piękny krajobraz, słuchaj. Ja tu widzę krajobraz, nie wiem jak ty. Nie wiem, tutaj czerwonić jest za dużo i ta czerwień jest zła. Ta czerwień jest zła? Ja tu muszę tych fioletów jeszcze namieszać, jak mówisz, że to jest puring. To mi się wydaje, że to jest puring, no. To wszystko mi się podoba z wyjątkiem tej części tutaj z tej czerwienią. Ona jest jakby za agresywna. Może bieli dam tutaj. Możesz bieli dać tutaj, to się wyjdzie taki róż potem. Spierdoliłam. Przepraszam. Spokojnie, ty przecież to nie jest. Nie, to jest. Mówisz, że to jest puring, tak? To jest puring, to jest metoda eksperymentalna, która polega na ja tym. Nie wiem, czy chcę, żeby twoja mama oglądała ten film. A mama nie jest facebookowa, to ona nie obejrzy, nie obejrzy tego filmu. No. Co ja tu w jej mieszkaniu wyprawiam, tak? Ale ja ci nie pokazuję twojej twarzy, więc wiesz, więc tu jest ważna tylko sztuka, nie ludzie. Dobra, no. Robię jeszcze jeden taki kubełek, biały, no, biały, fioletowy i żółty, nic więcej. Okej. Okay. Gdzie jest ten fiolet? No, jest. Szukaj się. Ale żeś ty kupiła sobie kubeczki do puringu. To jest dobre. Kubeczki do puringu. No po prostu, czego ludzie nie wymyślą, nie? To... No to chodzi o to, żeby mieć... Bo ta technika wymaga porządku. Tu trzeba mieć w miarę porządek, żeby coś tu, jakiś efekt osiągnąć, tak? No, tak, dokładnie. Jak masz bajzel, to nic nie osiągniesz. No, tak mi się wydaje, że masz rację, no. No, to jest metoda, technika, która wymaga po prostu dyscypliny. Dyscypliny i w miarę porządku. Tak. Już nosa cieknie. Chcesz chusteczkę jakąś? Czy coś? Tam masz. Papier. Papier żółty, masz. Żółty. Ten żółty. Po czerwieni to jest aż za dużo. A było, w ogóle nie było czerwieni. Mówiłem, żeby nie znajdywać czerwieni. No, ta czerwień mi tu nie odpowiada całkowicie. Nie wiem, czy to zdjąć, czy to już niech się to wymiesza. Niech się to wymiesza, myślę, niech się to że... wymiesza, tak? No. Tak. To ile ten puring? No, ale to jest puring, na pewno. Bo on wygląda jak puring, pachnie jak puring. Miałeś na odwrót zrobić. Dobrze, ale okej. Okay. To teraz... I teraz lejemy już. Teraz jest najlepsza zabawa, po prostu siła grawitacji sprawi, że... O, nawet na po bokach ci pociekło. Dobrze. No. A pokaż tam, no. Ja muszę to filmować to wszystko, żeby dokumentację stworzyć do pierwszego puringu Kasi i pierwszego puringu mojego. Żeby to poszło po prostu w eter i... Albo jeżeli nie chcesz, to nie pójdzie, ale pamiątka jakaś zawsze zostanie, nie? Po tym... No, jest to taki... znasz takiego malarza Brzozowski, czy jakoś tak? Też tak, który malował tak podobnie, tylko abstrakcje. Tchórzewski chciałem powiedzieć. No, do końca? Czy jeszcze nie do końca? Do końca? Myślisz do końca? Ale ty lubisz się babrać w farbie, po prostu to jest nieprawdopodobne, jak ty się... No, na początku byłaś grzeczna, miałaś rękawiczki, słuchaj. Ja nie wiem, czy ja mam tyle mydła, żeby to usunąć potem. Nie, żartuję oczywiście, ale mam. Ja uwielbiam, tak, to prawda, ja jestem... Uwielbiam się babrać farbami. Tak. Teraz idę umyć ręce i za chwilę popracuję przy pomocy... tej. Palnika. Palnika, tak. Dobra. Może by się to rozpłynęło.
Myślisz teraz tym palnikiem, Michał? Tak, tym palnikiem. Myślę, że coś możesz osiągnąć tym palnikiem, no. Palnik masz tu. A co, polej sobie już te. Jak lubisz, to sobie polej tam jeszcze tą, te końcówki. Ale kto na to wpadł w ogóle? Kto był pierwszym puringowcem w ogóle? Ja nie wiem. To, skąd ta technika się wzięła w ogóle, że. To jest jakiś. Ten puring był do przemysłowych rzeczy, pewnie, że używany. Tak. Tak. A potem nagle się artyści zainteresowali tymi. Tak samo farby akrylowe też były, wiesz, najpierw farbami do ścian po prostu, normalnie, wiesz, wynalezione, nie? No. A potem artyści się zainteresowali farbami akrylowymi i. Za gęsto? Może za gęsto. To masz piękne fragmenty, naprawdę. Podziwiam, no. No ten fiolet, no nawet może, w sumie może być, no. On będzie taką kompozycję tworzył tutaj naszej, tego twojego puringu. No. Dobrze jest. Niech płynie. Płynie, puring płynie po polskiej krainie. Po polskiej krainie. Czy może zmienić już kierunek tego puringu? Ja cały czas odnoszę wrażenie, że to jest jakiś klint. To tu mi się jakaś dziura zrobiła nieładna. Co, ten biały? No to tutaj takie. A to nie wiem czemu. To, o tym mówisz? O tym? No. O tym. To będę musiała czymś. Możesz to. Może się samo zaleje. Wiesz, tak mi się wydaje. Albo z suszarką. Umiesz obsługiwać palnik? Tam się tylko przekręca chyba w lewą stronę i potem normalnie masz ten. Normalnie masz. Aha, jeszcze taki motyw. Dobra, palnik. Palnik, tak. Zobaczymy palnik, co nam da palnik teraz. Druga strona. Albo w tą, albo w jedną, albo w drugą, żeby... O, jest, no. I teraz? Teraz tak, no, ale tak z takiej, nie tak blisko, nie, wiesz jak. Czy to, coś to daje? O, daje kropki. Tutaj daje, patrz, widziałeś to? Tu. A to dobrze wychodziło mu dlatego te kropki, że miał ciemne tło, wiesz? Aha. Rozumiesz? I te kropki wychodziły na ciemnym tle. O, tu już za dużo, bo się dymi. Te fiolety, muszę to czymś złamać. Za ostre, twoim zdaniem? Za ostre, no. A co masz, żółcie nie masz? Mam tu taką resztkę. Aha, takiego wymieszanego. Dobra. A
Ale zabawa przednia, nie? Zajebista. Naprawdę. To jest coś odkrywczego, można sobie dużo... Bo ty nie lubisz natury malować, nie? Jak nie, Kasia? ja w ogóle nie lubię... Realizmu nie lubisz. Nie. Nie lubisz. Lubisz eksperymentować farbą. To właśnie widać. Tutaj bym chciała też jakimś łamać. A wyszła ci rzeka, wiesz? Tak jakby. Rzeka? Tak, to jest białe, to jest rzeka, i fioletowe to jest rzeka. A tu ci wyszedł. Nie wiem. To ci fajnie wyszło. To ci fajnie wyszło. To. Widzisz to? Mhm. Fajnie to wyszło. No, to fajnie wyszło. Wiesz, no, każdy widzi to, co chce zobaczyć, nie? To miejsce mi się nie podoba. To białe? Mhm. Bym musiała coś tak pojechać. Żółtym znowu. Żółtym? Nie wiem, no. Może tak delikatnie żółtym, tak? Nie za bardzo. Takie jakieś kropki. A to może ją rozrzeć bardziej tą żółtą, nie? Rozrzedzić? Tak mi się wydaje, bo tak to będziesz miał taki laserunek żółtym. Wiesz? Tak mi się wydaje. No tak troszeczkę żółtym takim. Będę to sprzątać do rana. No. Nie, spokojnie. Spokojnie. O, tutaj tak. Taką zrobię malutką. Chyba za gęste jeszcze. Za gęste wody, daj mi wody. Dobra. No i co ja teraz zrobiłam z tym? No. I tak nie trafiłam tam, gdzie chciałam. Tak nie trafiłam, gdzie chciałam. Mi się wydawało, żeby to było takie, wiesz, takie bardzo rzadkie, takie rzadkie bardzo ten żółty, żeby on tak pokrył takim, wiesz, tak całą powierzchnię tej bieli, nie? Mhm. Tak myślałam, że tak zrobisz. A ty zrobiłaś inaczej. Nie, no ja tą biel muszę troszeczkę złamać, bo ona tu jest jakby z innej bajki trochę. No tak, bo tu masz żółty, tu masz żółty, tu masz czerwień, tu masz fiolet. Ja to rzeczywiście zrobię, tak jak mówisz, polecę to taką... laserunkiem. Takim laserunkiem żółtawym. Teraz to już zjechało na dół, dobra. Nie mów mi, że to nie jest twórczość. Jest to twórczość. Jest to twórczość, nie? Jest to bardzo, musisz myśleć nad tym. To nie jest tak, że mapa weźmie puring i spuringuje w płótno, nie? Jak to kurwa, potem ci nic nie wyjdzie, tak? Wody. Jeszcze wody? Tak. Tam masz, w niebieskim. Tu? W niebieskim. Zaraz zrobimy jeszcze następny, bo ten mój, wiesz, ten byle jaki. To też załatwimy na amen. To będzie twój. O, tam, no dobra, wyjedziemy. No i zobacz, jaki będzie efekt. No. Starczy. Starczy, no. I co teraz? Teraz sobie... O, tak... O, widzisz, no i teraz... I teraz... Opa, no, dobrze. Ja bym to jeszcze bardziej rzadkie zrobił. Ja nie wiem. Ja mi się wydaje, że bym to zrobił takie bardzo takie wręcz wodniste. Dawaj tą suszarkę. Jeszcze wodę. Weź to mi stoi tam w górę. Jeszcze
bardziej wodniste? Jeszcze bardziej wodniste. Tak mi się wydaje, że wtedy to osiągniesz ten cel, który masz zamiar osiągnąć. Tak mi się wydaje. No dobra, spróbujemy. To chlap, chlap, chlapu, chlapu. Chlapu, chlapu. Chlapu, chlapu. Chlapu, chlapu, chlapu. No i co, nie miałem racji, czy... Miałeś. Miałem rację, no to fajnie, że miałem rację. Bo teraz możesz jeszcze tam pokombinować, jeszcze poszedł z nami, tak, przyłożyć, nie? No. Zobaczymy, czy... Jest tu za żółte, nie dołożyć tu fioletu, nie? Fiolet jest intensywny tutaj i tutaj, tu jest intensywny fiolet, tu jest intensywny fiolet. Ja bym już tego fioletu nie dodawał. Spróbuję jeszcze zrobić... Co? Spróbuję jeszcze zrobić tym paliczkiem troszkę i tak? Koniec. Dobra. Wiesz, tym objadę te brzegi, żeby to było trochę wykończone. Jak ty mówisz zawsze, że brzegi... Ja lubię brzegi malować, ja jakoś tak lubię po prostu. Nie stać mi na ramy po prostu. Ale twoja rama jeszcze jest u mnie, to jeszcze nie wykorzystałem, więc na razie no czeka na właściwy moment. No to co, palnik jeszcze? Palnikiem, no. Oj. Palnikiem kończymy to. I nie idzie się suszyć. Zrobimy, mam dużo nababranych jeszcze tych pak. Zrobimy jeszcze ten mój poskład. Ta łódka? Tą łódkę zamawiamy, zobaczymy. Oto jest. Kasi, to będzie jeden z pierwszych moich obrazków. No, nie wiem, co autor miał na myśli, ale taką łódkę namalował. Dobra. No i panikujemy, no. Zobaczymy, co z tego wynikiem. Można po tej żółci pojechać. O, żółć! Ci dobrze zrobić. Daję na tą żółć. Myślę, że będzie dobrze. No ja wiem, ale... A nie robią się te... Robią się, no po części się robią, ale... Robią się... Może po prostu trzeba zakręcić... Tak on robi te. Trzeba zobaczyć, jak on to robi. No właśnie. Ale on to używa do... Używa czarnego podkładu. Dobra. Uważam te arcydzieło za zakończone. Jeszcze zrobię kropkę, bo mi się tutaj przypaliło, więc zaleję trochę. O. Dobra, to ja przyniosę ten blade round, żeby położyć na nim ten. I tym samym to jest kolejny obraz puringowy, który stworzyliśmy z Kasią. Na dzisiejszym naszym plenerze. Na dzisiejszym plenerze puringowym, proszę Państwa. Co nie jest takie proste, jak nam się od razu wydawało. No nie jest takie proste, no powiedz, że nie jest. No nie jest proste. No, nie jest proste, ale jakiś tam abstrakcja jest... Powstała jest dość ciekawie. Należy wszystkiego w życiu spróbować, tak mi się wydaje. Dobra, przynieś nawet to puringu. I dobra. Damy go już. To na razie tyle z mojej strony. Dziękuję i z Kasi. Dzięki, nara. Okej, dobra. To teraz robimy tak. Ty mi tu ponalewałeś jakieś farbki, tak? Nie, tutaj jest puring, ten co mi się wylał, co go katowałam. Tak, to jest puring. To jest, co to jest, woda? To jest woda, to jest woda, ale to jest... może czekaj, ja ci dam jakąś gazetę, na którą ty to będziesz układać, żebyśmy już potem... Nie wiem, co to jest tutaj. Nie, to jest katalog. Dobra, to nie. Nie mamy na czym. Wystarczy zrobić taki jeden myk, że po prostu usuniemy te wszystkie rzeczy. Niepotrzebne. Stąd na to, damy to tu. Tu też już nic nie ma. O, troszeczkę. Dobra. Puringi są fajne. Dobra, Michał, idź tam na puringowe miejsce i dobra, działaj. Teraz tak.
Mamy tak, mamy puring. I to jest, ile mam tego puringu? To jest wszystko, co jest Nie, nie, czy... jeszcze tu w tym słoiku takim. Jest jeszcze puring. Dobrze, tak. To, czyli dobrze. Czyli ja sobie zrobię... Tu sobie możesz namieszać, to jest czyste. Dobrze, czy ja sobie mogę na przykład wziąć zieleń. Najpierw sobie wleję trochę puringu. O. Teraz ja sobie wezmę trochę tej zieleni. Nie będę tego odmierzał tak jak to na tych filmach pokazują, ale tak na pi razy drzwi, pi razy oko. I po prostu będę o, sobie wymieszam to tą zieleń. Proszę zobaczyć jak. Nauczonym doświadczeniem będzie ono to ten puring bardziej wodnisty. W niebieskim. W niebieskim, tak. Wodnisty niż, bo po prostu czasem jest za gęsta ta farba, za gęsta ta farba. A tak to mamy po prostu teraz farbę, która jest dość fajnej konsystencji. Jest taka dość rzadka, ale dzięki temu jak będziemy ją suszyli suszarką, to się nam porobią fajne efekty. Teraz mamy tak, tu mamy jaki kolor użyć? Żółty może. Żółty jest tutaj, tak? To już jest pomieszane nawet z puringiem. Masz tutaj żółty, możesz dołożyć teraz do puringu albo wody. Dobra, to ja sobie dołożę jeszcze żółtego. Przez jasło. Dobra. Okej. Okay. To mam tak, żółty mamy. To teraz jakiś pędzel do rozmieszywania. Rozmieszania żółtego. A tu jest nawet. Się znalazł. Dobrze. Nie mamy silikonu. A silikon byłby nam potrzebny do czegoś. Ale wiesz co, jakbyśmy dali te odżywki do włosów. Odżywka do włosów jest silikon. Jakbyśmy dali parę kropel eksperymentalnie. Ale matka wzięła do Zielonej Góry. Aha, no to nie ma. No, przykro mi. Ona zabrała tę mi tylko dezodorant i żel pod prysznic. Aha, no to nie mamy. To nie mamy silikonu. Nie mamy silikonu. Dobra, to teraz jest tak, żółty, zielony i jaki jeszcze? Co proponujesz, Katarzyna? Żółty, zielony, no nie wiem. Czerwonego nie. Nie mamy czerwonego. Jak nie? Czerwony to jest. Mamy tu czerwonego, ale bardzo mało. Nie wiem, czy coś uda ci się tutaj wycisnąć z tego. To raczej tak na takie elementy dekoracyjne. Ile masz tych nosidełek do puringu. To jest... Tutaj fiolet. Fiolet jest ok. Fioletowy dam, nie? I tu też jest trochę puringu jeszcze w tym fiolecie, wiesz? A to możesz... też więcej. No. Tak. Tak więc puring z puringiem. A, to najpierw sobie zobaczę, jak wymieszam ten fioletowy. Zobaczymy, jak on tam się będzie zachowywał. Trochę wody. No dobra, to jest to. Ja bym tutaj używał takich jasnych kolorów, dlatego że mam ciemne tło. I on by. Ja chcę sprawdzić te kropeczki, które się robią. No ale nie zrobią ci się kropeczki, bo nie masz silikonu. Bez silikonu nie zrobię tego. To trudno. No słuchaj, bo to jest kwestia dania czegoś tłustego. Ona tam dała jakiś tłusty... A można olej słończykowy dać na przykład? Nie wiem, ale czekaj, może można dać... niektóre te rzeczy są dość tłuste, te... Czekaj, to masz na przykład... Co to jest? Jakiś werin pewnie. No, czekaj, a to co jest? Sykatywa to jest. O, może tego dawać. Sekatywa jasna. Można parę kropel, to się może jakieś zrobią, bo to chodzi o to. No ale nie wiem, może nie kombinujmy, no. Bo to chodzi o to, że to się nie łączy z tym puringiem i to się robią te takie kropelki, nie? No. Emulsja, że tak powiem, trzeba mocno wymieszać, żeby się zemulgotowała. No.
Biały może, co? Proszę. Biały. Tu masz dużo białego. Tu mam już te... Też namieszany już z puringiem. Możesz sobie dołożyć jeszcze inny biały. Tak, żeby mniej więcej na te nasze płótno się tyle objętości było, ile powinno być. Dobra, to robimy tak. No, to jest jakiś taki fioletowy. Nie, to muszę jakoś inaczej. Ja muszę wziąć ten biały, bo ten biały mi się wyciśnie, a ten mi się już nie wyciśnie. O, dobra. A to jeszcze, dobra. Niech będzie. Nasze warsztaty puringowe są po prostu... No, po prostu jesteśmy totalnymi amatorami. Ale następnym razem będziemy już lepiej przygotowani, będziemy mieć silikon. Będziemy mieli ten, może coś sobie jeszcze... Bardziej przygotujemy sobie... Medium jakieś lepsze. No. Przede wszystkim będziemy go mieć pod dostatkiem. Ale jeszcze, zostało tyle, że wysoko tyle, że jest wystarczy go na to nasze potrzeby dzisiejsze, nie? Mm. Tak więc mamy tyle, ile mamy, ale no, czasem, jak to mówił Picasso, mówił, że jak nie ma czerwieni, to bierze czerwień. No i to tak to wygląda. Jak my nie mamy puringu, to bierzemy wodę. To są farby, wiesz, olejne farby. Nie wiem. Ale myślałem, że olejami też się coś da. No może da się, może, ale to jest typowo, wiesz, technika akrylowa. Akrylowa. Więc tak to wygląda. Dobra, Kasia, to już, że tak powiem, jeszcze te wody. Uważam, że zaraz będzie nadejszła wykopomna chwila. Chwila po prostu... naszego eksperymentu. I teraz powiedz mi, jak uważasz, jaką techniką powinien to zrobić? Czy zrobić to tak jak tak paski i rozlać się farby paskami, czy też wlać do kubka, kubek jest, to muszę umyć. Czy kubkiem i Słuchaj, to już jest... musisz sam podjąć tą życiową decyzję. No ja ci mogę podsunąć, że może zrób to w kubku, bo nie robiłeś jeszcze w kubku. Nie robię, to no. Za chwilę będę robił w kubku. To ja zatrzymam na chwilę. Więc mamy tak, mamy kubek. Kubek mamy. I wlewamy teraz tak. Białą farbę do kubka z puringiem. O tak. Potem możemy jeszcze wykorzystać ją. Teraz na przykład fioletową. Tak, fioletową. Tak się to prezentuje. Teraz sobie wlejemy żółtą. Tak. Żółtą. Okej. Okay. Teraz sobie wlejemy zieloną. Ale ty zrobiłeś w tej chwili zdecydowanie rzadsze te puringi. To się zmieni. No, wiem, ale co. To koniec. No może.